Upał sprawia, że coraz więcej osób szuka ochłody w zbiornikach wodnych. Jak co roku służby apelują, żeby kąpać się w miejscach do tego przeznaczonych, unikać skoków do nieznanej wody i nie pływać po spożyciu alkoholu. Pierwsze poważne wypadki w tym sezonie już za nami. W niedzielę w Pławniowicach około 60-letni mężczyzna doznał poważnych obrażeń, kiedy rzucił się na wodę. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Fatima Orlińska. Ta sytuacja mogła mieć tragiczny finał. W Pławniowicach mężczyzna stał w płytkiej wodzie, kiedy nagle gwałtownie pochylił się i uderzył klatką piersiową o taflę wody. Tutaj akurat okazało się, że w przypadku tego mężczyzny doszło do urazu kręgosłupa piersiowego, który nie przełoży się na jego sprawność, na utrzymanie jego sprawności. W związku z tym pacjent w najbliższych dniach tego tygodnia zostanie wypisany do domu. Jednak pamiętajmy, że przy tego typu atrakcjach wodnych, jakim teraz ulegamy nad jeziorami czy zbiornikami wodnymi, warto jest pamiętać o zachowaniu zdrowego rozsądku i tym, żeby po prostu nie ulec jakiejś dobrej zabawie, ponieważ ilość tych urazów w okresie letnim jest znacznie, znacznie wyższa niż w okresie zimowym. Po upadku mężczyzna o własnych siłach wyszedł z wody, jednak ratownikom zgłosił, że czuje w kręgosłupie ból. Sytuacja wyglądała dramatycznie, bo w pierwszym momencie pacjent zgłaszał całkowitą dysfunkcję, pewnie z szoku, którego doznał po tym urazie, po tym skoku, w związku z czym lądował na miejscu śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który wsparł zespół naziemny ratownictwa medycznego. Jako pierwsi pomocy medycznej mężczyźni udzielili ratownicy WOBR Gliwice, którzy również przekonują, że do wypadków nad wodą najczęściej dochodzi wskutek brawury i braku wyobraźni plażowiczów. Do tego nierzadko dochodzi alkohol. I choć za nami dopiero pierwszy weekend wakacji, w całej Polsce tylko w czerwcu utonęło 39 osób. A przecież poważne wypadki to nie tylko utonięcia. Lepiej sobie wejść do tej wody powolutku, bo nie wiemy, co w tej wodzie jest. Nad morzem co chwilę coś przypływa, nad jeziorach po weekendach, zwłaszcza takich zakrapianych alkoholem. Młodzież wrzuca różne rzeczy do wody, opony z traktoru, śmietniki. I jednego dnia jest bezpiecznie, drugiego dnia biegam do wody, skakuję i zderzam się z jakimś przedmiotem, który został wrzucony przez osoby bez fantazji, że tak powiem, bez wyobraźni. Chwila zapomnienia i nieuwagi może kosztować stałe kalectwo, a nawet życie, o czym wypoczywający na plażach wciąż zapominają. Dlatego ratownicy apelują o rozwagę i szczególną ostrożność, bez względu na wiek.